You got to let it go. You got to let it go. No i oczywiście specjalnie podeszłam, żeby sprawdzić dla was, zobaczcie. I po co to kupować w Nieluku i przepłacać, jak macie tutaj dwie spinki po 2 funty. Znowu te klasyczne 2 funciki. No mnie się one nie podobają akurat, także ja tam się na nie nie rzucam. Te są ładne, 3 funty. Taką jedną sobie fajnie tak spiąć u góry włosy, to tak. To jeszcze tak. Ale tak poza tym to ja tak za nimi nie sikam. Okej, co tu jeszcze mamy? Opaski, spineczki, gumeczki. Jakby były jakieś ładne opaski, to bym wzięła, ale jak widzicie, są z tych takich, co ja lubię, to tylko takie zwyklaki, aczkolwiek też fajnie, bo jak się malujecie, to fajnie sobie taką zarzucić, ale tak jak mówię, wolałabym, żeby ona była jakaś taka, chociaż troszkę z jakimiś ozdobami. Zwykłe takie te opaski, no nie takie chciałam. Nie ma, nie chcę podkładów, nie chcę takich rzeczy, staniki też nie, piżamki też nie, bo raczej mam. Dzieci też mają, jak coś jeszcze będą potrzebować, to na pewno jeszcze wrócę. Co teraz? Teraz pójdźmy może bardziej w stronę czego, bo tak chodzę wam powiem i cieszę się bardzo, że kupiłam walizkę. To w sumie najbardziej mnie raduje, że znalazłam. Baterie to nie. Idziemy dalej. Skarpeciory to też nie. Dobra, tutaj mamy jakieś... Zaraz pójdziemy jeszcze na dziecięce koszulki. Fajne te. Znaczy kolor fajny. Cena taka średnia, wam powiem, ale fajne. Szmaciaki, bardzo fajnie wyglądają. Rozmiar 6, rozmiar 7, 5. No ja musiałabym mieć albo 5, bo ile one są, zaraz wam powiem. 6 funtów. I 4, sprawdźmy. Kurde, śmieszny kolor. W ogóle jakby nie dla mnie krój, ale na lato? Na lato fajny kolor. Zaraz sprawdzimy sobie, przymierzymy. Ładna bielizna, to od razu wam już mówię, piękna. Ten kostium musiał wejść, ten strój. Majteczki, bardzo ładne. Jeżeli chodzi o cenę majtek, już wam powiem, takie z cyrkoniami, naprawdę bardzo ładne. Tylko, że to jest taki błękit, to nie jest biel. I one są po nie widzę. Nie widzę po ile. Dobra, jest cena. 4 funty, no to wcale nie tak mało. Nie tak mało jak na same gacie. Dobra, tutaj mamy znowu takie na takich twardszych. O, bardzo ładny koturn, ten złoty, 14 funtów, 14, leciutkie takie, fajne, naprawdę ładne, te czarne nawet ładne, fajne są, bo są lekkie, ja lubię jak but jest lekki, jak kurczę, nie, wiecie, nie musicie dźwigać buta za sobą, że się tak wyraża. Zobaczmy sobie, czy coś na obcasach może by było fajnego, tu nic nie ma, ale za to fajny stanik widzę. Miseczka D. Teraz buty przymierzymy. Ten staniczek mi się podoba. O nie, on jest ten. Szkoda. On jest, słuchajcie, z powiększającymi miseczkami. No mnie to już nie trzeba, ale przepiękny jest. Bardzo ładnie wygląda. Szkoda, że jest z takimi miskami, bo bym go sobie może przechwyciła. Śliczne. No ale mówię, no na mój biust ja bym wyglądała jak dojna krowa w tym staniku, słuchajcie. Serio. Dobra, biorę buty. Czekajcie, bo mi spadły. Położę sobie na walizkę. Okidoki. Idziemy dalej. Patrzmy za obcasikami. Tutaj są obcasiki, ale zbyt wysokie. Niestety nie dla mnie. Za wysokie. Tutaj idźmy. Tu są jakieś niziutkie. O! Czerwone. Ładne. Ładne. 6, 5. Kurde, zadyszkę. Ładne. Muszę wam powiedzieć, że bardzo ładne. Tylko ciekawe, czy bym se nogi nie obtarła. Ale bardzo ładne. I to jest 5, więc nie wiem, czy bym mogła mieć 5. Czy muszę... Nie, to jest 6. Oszukuję, tu jest 4. Ja myślę, że chyba bardziej 4 musiałabym przymierzać. Dobra, przymierzę je, dlatego że są ładne. To są te. Co tutaj jeszcze? Za chwilę pewnie skończy mi się bateria, więc na pewno będę chciała trzymać dla was. Żeby wam jeszcze później coś pokazać, bo to dopiero zaczęliśmy tak naprawdę shopping. A zaraz mam koniec baterii. Ale szybciutko, tutaj mniej więcej nic. Te nawet spoko, gdyby nie aż takie poplątane, ale nawet ładne, gdyby były cieńsze. I tu takie buciory. No dobra, to idę mierzyć te dwie pary.
na Jehaja. Ja jestem właśnie w TK Maxie i muszę wam powiedzieć, że waham się nad tymi kolczykami. Są po prostu kozackie, są troszeczkę ciężkie, mam nadzieję, że to widzicie, ale są przepiękne. One są po prostu przepiękne. I szkoda, że nie możecie im powiedzieć, czy mi pasują, bo ja mam wrażenie, że nie. A bardzo mi się podobają. No i strasznie mnie korci, żeby je wziąć. Ale chyba je wezmę w ciemno. Nie wiem. Dajcie znać w komentarzach. Okulary mam z, nie pamiętam, nie wiem już teraz, bo jedne miałam z HM-u, a drugie z Primaxa? Chyba, nie, z Primarka? Dobra, nieważne, będę wiedziała po tym, po, słuchajcie, po holu. Siedzę właśnie, zobaczcie, jak jakaś kurde baba z rynku. Poleciałam właśnie, dokupiłam teraz jeszcze drugą taką samą torbę na kółkach. Z czego bardzo, bardzo się cieszę, bo będę potrzebowała dwa bagaże po 20 kg. Myślę, że w te dwie torby się super ekstra zmieszczę. Praktycznie jedna albo 3/4 jednej to będą rzeczy dla mojej bratowej i dla Moni, bo będę chciała to wysłać wszystko razem. A w drugą spakuję właśnie w sumie rzeczy dzieciom i jeszcze do tego mamy 3 podręczne, także naprawdę ekstra spakujemy wszystko. Mega się cieszę, powiem wam, że w ogóle jakby nie planowałam kompletnie nic sobie, a wyszło jak wyszło, także bardzo się cieszę, bo coś sobie też zakupiłam. Kolczyki wzięłam, bo są po prostu fantastyczne. Są po prostu kozackie, sztosowe i w ogóle. Także do żółto-pomarańczowego oka ekstra. Także tak czy siak dziękuję za opinie, obojętnie jakie, nie patrzyłam szczerze nawet teraz. Były jeszcze te kurteczki właśnie, były w kolorze khaki i wzięłabym, gdyby była L-ka, ale były tylko M-ki. No a ja tą mam L, także ja potrzebuję luźniejszą, bo chcę mieć ją taką, którą założę, wiecie, i na bluzkę jakąś, i na gołe ciało, na sam stanik, także taka situation. Jadę właśnie do domu, to znaczy siedzę w miejscu na dworcu, takim malutkim, bo to jest malutka mieścina, New Great Hall i mam, jest 15:24, pociąg mam 35 po, ale piszę, że będzie normalnie na czas, także też się bardzo cieszę. Trochę pokupowałam, zrobię wam haul, z czego bardzo się cieszę, bo może was czymś zainspiruje. Zgłupiałam i kupiłam, słuchajcie, 3 pary fajnych kolczyków, kompletnie jakby odbiegających od mojego troszeczkę gustu wcześniejszego, a dzisiaj po prostu przepadłam. Dzisiaj mi się one tak spodobały, właśnie tak samo jak te. Także te kolczyki to jest po prostu sztos. Są troszeczkę ciężkie, nie umiem się jeszcze przyzwyczaić, ale są po prostu sztosowe. Nie mówiąc już o tym, że na słońcu świecą się po prostu jak psu jajca. Także taka sytuacja, ja już siedzę, jest mi strasznie gorąco, chyba zdejmę sobie kurtałkę i odezwę się do was. Aha, byłam jeszcze we Frankie Mad Bennym. Wstawiałam wam właśnie na Insta tylko jedzonko. Wzięłam sobie starterowe krewetki, były przepyszne i powiem wam, że jak na starter to nawet wystarczająca porcja, bo to były takie bardzo duże krewetki, było ich chyba 1, 2, 6. Chyba 6. W każdym razie duże, naprawdę jak na starter ekstra, więc taki starterek plus piwko malutkie sobie wzięłam i powiem wam, że jak na razie nie jestem głodna. No i co? I siedzę i czekam. Bardzo proszę, na sobie mam właśnie bluzeczkę, jeszcze raz pokażę. Shopping is my cardio. Dzisiaj się to wszystko sprawdziło w praktyce. Ściągam kurtkę, bo jest mi strasznie gorąco, jest bardzo duszno, także pewnie będzie padać. Chcę mi się do toalety, ale niestety muszę poczekać aż na pociąg, bo tutaj toaleta to tylko o, tam w zieleni. Jeszcze jakieś, a za 5 minut powinien być. Także za chwilę odzywam się do was, jak dojadę za godzinkę, to odezwę się do was z holem. No i hejo, hejo, kochani, ja już jestem z powrotem, słuchajcie, nie przejmujcie się, jestem w topiku. Przyszła właśnie koszulka, słuchajcie. Dobra, to z tej strony mogę pokazać. Jeżeli zamawiacie u Moni koszulkę, to jest Monika, podłoga, tak się mówi, nie wiem skąd i kto to wymyślił, ale faktycznie Monika Podłoga, butik Podłoga. To jak zamawiacie u niej koszulkę, to na terenie UK wysyłka jednej koszulki to funt 50. Resztę cen musicie ją pytać, bo tam chyba było 4... No i zapomniałam, 4 funty i 4,55 chyba powyżej tam iluś kilo
Nie pamiętam. I wiem, że jeszcze chyba powyżej 8 funtów. Też jest jakaś paczka do 2 kilo. Także coś takiego. I przyszła. Co? Super. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Tu topik jeszcze ktoś miał. I przyszła właśnie koszulka, jaką ona sobie zamówiła. Ja pozwolę sobie ją przymierzyć. Słuchajcie, mam pozwolenie, napisałam jej. No powiem wam, że ja jestem pod wrażeniem materiału. Naprawdę jestem pod wrażeniem materiału. Przyszła biała. Jestem tak mega jej ciekawa. Mam nadzieję, że jej nie ubrudzę. No, kozak jest, kozak. Wiem, że jej się spodoba, wiem, że będzie na nią dobra, a jak nie, to od niej odkupię. Ale będzie, bo my jesteśmy tej samej postury. Czekajcie, mam trochę makijaż. Mam nadzieję, że jej nie pobrudziłam. Dobra, już wam pokazuję, jak ona wygląda. Przebrałam się, trochę odświeżyłam, dlatego że wróciłam do domku, ale wymykamy, gdyż idę z synkiem do kina. Idziemy na zwierzaki, coś tam, coś tam, coś tam. Dobra, ja jestem dużo większa w biuście, jeżeli chodzi o Karolę, więc będzie na nią na bank dobra. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja sobie dłużej nie wezmę. Ja mam też czarną taką, tutaj. Mam też taką właśnie czarną, no i Karola sobie wzięła właśnie białą. Zobaczcie. Ta-dam! Taka. No czyż nie jest kozak, słuchajcie, będzie na nią dobra, wiem, że jej się spodoba, założyłam leginsy, słuchajcie, bo idę z nim do kina, więc tak na wygodnie, z adidaskami, no i ta bluzka prezentuje się tak. No jest po prostu kozacka. Bardzo mi się podoba. Myślę, że jej się też spodoba. Przyszła do mnie też przesyłka, ale ja myślę, że zostawimy to już sobie na później, dlatego że trochę się śpieszę. Tutaj są te moje kolczyki. No teraz mi one nie będą bardzo pasować do stylizacji, ale no są po prostu kozackie. Bardzo mi się spodobały, słuchajcie. Wahałam się, wahałam, wahałam. Pytałam też was o zdanie, ale są po prostu, no są kozak. Ja nie wiem, ale mają coś w sobie, pięknie się mienią na słońcu, cudownie dopełniają, słuchajcie, stylizację. Nie wiem nawet, czy je nie założę w sobotę na wyjście. No, także jeszcze raz z bliska pokazuję. Przepiękne są, czekajcie, może uda mi się ustawić. No, o, teraz jest. Przepiękne. Naprawdę kozak, sztos, po prostu sztos. Tak jak to Dane mówi, sztos, kozak. Okidoki. I co? Co jeszcze kupiłam? Słuchajcie, może właśnie wam pokażę, co kupiłam, a nie to, co tutaj przyszło do mnie, gdyż to, co przyszło, to ja czuję, że. Znaczy, no ja wiem, co to jest, bo to już nie może być nic innego. Jest to w takiej kopercie. Nie będę tu pokazywać adresów. Tutaj jest mój, to mogę pokazać. Mój adres i tak macie pod filmami. O, a tutaj mam tylko i tak kod pocztowy. Także taka paczucha, słuchajcie, i to pokażę wam, jak. Wrócę z kina, jeżeli będę miała dobre oświetlenie, a jak nie, to jutro po prostu. Ale myślę, że jeszcze mi się uda dzisiaj. Natomiast pokażę wam za to, co zakupiłam na Fortkinach, tak szybciutko. Rzecz, po jaką w sumie jechałam głównie, to są to bagaże. Takie dwie torby kupiłam. Po 15 funtów, one są tutaj na kółkach. Tutaj się wyciąga rączka. Można trzymać, można nieść. Tu jeszcze jest jedna na jakieś, nie wiem, gazety, dokumenty. Naprawdę kozacki, słuchajcie. Za 15 jestem pod wrażeniem, bo wszystkie walizki są naprawdę mega drogie. A tutaj, jakby za kwotę 30 funtów, ja mam dwie. A że akurat i lecąc do Polski teraz, mamy dwa bagaże po. Dwa. O, czekajcie, nie wzięłam orzeszków, nie wyjęłam. Mamy dwa bagaże po 20 kilo, no to akurat nam się po prostu przyda ich bardzo. Zacznijmy tutaj od biżuterii. Ja sobie to wszystko pozwoliłam włożyć w jedną siateczkę. Czekajcie, muszę kontrolować czas. Oli, która godzina? Dobra. Okej, to jeszcze mam 10 minut, spoko. Więc najpierw zrobimy sobie biżuterię, potem pokażę wam zapach i też wam coś o zapachach, podpowiem wam coś z zapachami. A biżuteria moja wygląda następująco. Daję wam już biżu biżu, więc tak, pierwsze kolczyki to jest Primani z 3 funtów przecenione na funta. I one są takie, jaskrawe. Nie, takie trochę wyglądają, jakby były materiałowe, jakby obite są materiałem. Także takie kolczyki, przepiękny kolor, bardzo mi się spodobały, wpadły mi w oko. Zobaczcie, prawie jak ta baza z Urban Decay. Okej, czekajcie, tutaj jest nieład artystyczny, standardowo. Dobra, drugie kolczyki po prostu kozackie. Kiedyś już je widziałam, ja nie wiem, czemu ich nie zakupiłam. Wiem, że niektóre z Was pytałyście mnie wtedy po tym vlogu z Edynburga. Aga, skąd to, gdzie to, jak to, co to i po ile. I to są te kolczyki i ja się na nie teraz przyczaiłam. Są po prostu kozackie. Kozackie i tyle, także... Do filmików, do stylizacji może je założę wieczorem, nie wiem, będę miała coś jeansowego, więc może niebieskie. Zobaczymy, albo te żółte.
Jeszcze nie wiem, ale na pewno któreś kolczyki wylądują w sobotę do mojej stylizacji. Oczywiście Wam wyślę zdjęcie. Także to są drugie i one były po 8,99. W sumie były najdroższe, ale naprawdę warte swojej ceny, bo są nietypowe. Dalej rzecz kolejna, przymierzałam na vlogu, będziecie widziały, przymierzałam okularki i te mi się bardzo spodobały. Czekajcie, tylko wyrzucę. Te mi się mega, mega spodobały i one były aż po 3,99, słuchajcie, no żaden pieniądz, 3,99 HM i to są takie. Kozackie są, wiecie dlaczego? Dlatego, że widać w nich kolorowo i bardzo mi się podoba kolor szkiełek. Także takie totalnie moje dla mnie, różno takie kolorowe. Ja nie wiem, czy to też widać w kamerze, czy nie, ale naprawdę sztosik. Także no i idealne do mojej twarzy. Taki rozmiar po prostu. Mają taką fioletową, kurczę tutaj rączkę. Naprawdę spoko, także bardzo takie fioletowo-niebieskie. Bardzo mi się podobają. Dalej, to są od tych kolczyków właśnie moich. Od tych, one były po 9,99, rzekomo z 25 funtów, czyli regularna cena 25, to jest Love Rocks. Także taka situation, więc to. Dalej kolejne kolczyki, zaszalałam się z kolczykami i też mi się mega podobają, słuchajcie, są mega nietypowe. Zaraz Wam zresztą zademonstruję, czekajcie, jeżeli to jest ta twarz, to w tą stronę, dobra. Już Wam pokazuję. I one wyglądają... Oliś! Kochanie, nalej mi coś do picia! Zobaczcie, takie. No czyż nie są, kurde, też fajne? Są mega nietypowe, bardzo nietypowe, ale przyciągają wzrok i takie niepozorne, ale mega. No nie wiem, po prostu mi się strasznie spodobały i tyle. Czerwone usta, tutaj też czerwone usta. Słuchajcie, nie wiem, coś z ustami. Coś z ustami mi się teraz włączyło, także taka sytuacja. I te kolczyki były po 3,99. I tutaj już nie mamy żadnych cyrkoni, żadnych ozdóbek. Junia! Nalej mi picie! Bo zaraz wychodzę! Dobra, to jest to. Tu jest jakiś paragon. Dobra, nieważne. Paragony mi i tak niepotrzebne. Dalej rzecz kolejna za 2 funty to jest, słuchajcie, nic innego jak taka bransoletka na kostkę na nogę. Także bransoletki na kostkę na nogę. Nie wiem, czy one idą wszystkie przy jednym zapięciu, czy są 2 zapięcia. Będę to wszystko sprawdzać. O, są 3 zapięcia. Czyli chyba można je nosić oddzielnie. Bardzo mi się podoba ten motyw. I w sumie jako bransoletka też byłoby fajne, więc może jedną bym wzięła na rękę, drugą na nogę, bo u mnie kostka, słuchajcie, w obwodzie kostka, a ręka to samo. No. Dalej za 3 funty w Primarku taki zestawik. Też mi się bardzo spodobał, do bardzo też wielu stylizacji. Właśnie takich jednolitych, jakichś bluzek czy sukienek. Myślę, że to zrobi całość. 3 funty, także nawet jak się, słuchajcie, nie wiem, zafarbuje, przefarbuje i nie wiem, puści kolor, to nie będę płakać. No i rzecz ostatnia, chyba biżuteryjna. Primark, funt 50, łapacz snów. Przepiękny łapacz snów, funt 50, słuchajcie. Żal było nie wziąć, także łapacz snów, funt 50 i to chyba jest cała już moja biżuteria. Teraz mamy tutaj rzeczy dla dzieciaków. Już Wam pokazuję. Dla Gracjana, czekajcie, ściągam od razu wszystkie te metki, bo one mnie zawsze wkurzają. Wybrałam mu taką. Taki trochę wściekły zielony, troszeczkę z takich neonowych. Kolejna bluzka to jest dla Oliwii. Ona też była po 2 funty. Jedyny napis taki nie rzucający się w oczy. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Hashtag girl. Hero. No, to jest dla Gracka. O, nie wiem, czy już mu kiedyś takiej nie kupowałam i czy nawet Dominik też takiej, kurczę, nie miał, bo coś kojarzę je, słuchajcie. Co mi nalałaś? A, to wiem już. Dobra, już Wam mówię. A co to? No to, widziałam, limoniada ta różowa. Wild. No mówię. Pink lemonade wtedy był. No ale to, ja mówię, że to, co kupiliśmy z Gracjanem. A ty też to kupujesz dzisiaj? To zobacz do lodówki. Myślałam, że to mi nalałaś. Tam to jest lodówce, bo to musi być zimne. To samo kupiliśmy. A ty. No, także druga koszulka, słuchajcie, taka. Też bardzo, bardzo fajne. Fajne te napisy, że są właśnie teraz takie naukowe. Kolejna bluzka dla Gracka. No z Oliwią to jeszcze chyba nie wiem, czy bo mnie musiała się przejechać, słuchajcie, raz do... Tam do tych jej, tych sklepowych, takich tych JD, ale naprawdę tam taka drożyna, słuchajcie, że za koszulkę, taką pod koszulkę, ale z czegoś co ona nosi, no to trzeba dać 20, to jest minimum, 20, 25, 30 funtów, no to bez przesady, to ja mam tu 20 koszulek.
Taka. Ona nie jest aż taka bardzo pomarańczowa, ale jest fajna, neonkowa. Także to jest koszulka numer 3. Kolejna dla Oliwki. Już Wam pokazuję. Ona była nieco droższa. Ona była po 2,50, aż 50, 75 drożej, bo tamte są po 1,80 funta. Ja tak zaokrągłam, że mówię 2. Dla kogo? Dla Ciebie. Fajna? I kolor? Możesz przymierzyć. Taką Ci wzięłam. Make it happen. A druga taka. Zobacz sobie, obejrzyj. Takie Ci wybrałam. Reszta były jakieś... Kota? Nie. Zresztą jeszcze jakieś minikorny były, to wiedziałam, że Ci nie spodobają. To jest dla Gracjana kolejna. No dla Gracjanowi wiadomo, że łatwiej wybrać, słuchajcie, bo on nie wybrzydza. On nie ma, że takiej nie założy, takiej nie założy. Po prostu wszystkie, co mu kupuje, mówi, że są fajne. I to jest taka na ramionczkach, czyli taka będzie na cieplejsze dni. Proszę? Ile jeszcze? No poczekaj. Także taka dla Gracka. Tutaj jest kolejna dla Oliwii, w takie napisy jakieś. Taka. Co nie lubi? Jaka lubi. 14-latka lubi? Lubią. Stare baby lubią. Ja lubię flamingi. Taka, bardzo mi się podobała. Kojarzy mi się, nie wiem dlaczego, ale z gazetą. Gazeta, taki napis z gazety. Fajne napisy. I czy jeszcze coś? Tak. Co? No poczekaj. Poczekaj. Nie, to dla mnie. Poczekaj. I znowu kolejna za 2 funty. No, jak one mnie denerwują. Mówię, poczekaj. Grzebie mnie tu. Ładny kolor. Ładny kolor, nie? Zastanawiałam się, czy ty byś nie chciała, ale oczywiście, czy zielona była z kapturem. No właśnie to ta, poczekaj. Ciągnę później te napisy, tę naklejkę. Taka, bardzo fajna i też właśnie dla Gracka. Nie, bo jeszcze nie pokazałam tych reszty. Także to jest dla Gracka. Dalej kolejna dla Oliwii, to już kupiona wy. Ona bardzo lubi ten serial. Ten serial Riverdale. I ona jest rzekomo regularna cena 29,99, ja dałam 8. Także taka. I była tylko M-ka, dlatego pisałam do niej właśnie, jak była w szkole, czy... A fajny ten, to jest takie fajne, takie ten, no jakby na przyprasowane, o. Także taka. Kolejna dla Oliwii. Wiecie, już zapomniałam, co wziąłam. Brałam tak te fajniejsze wszystkie, kosiłam z półki. Szukałam jeszcze rozmiaru, bo też nie wiedziałam, jaki rozmiar jej wziąć, bo ona jest przecież szczupła, ale jest wysoka. Więc wzięłam taką. Czekajcie, tylko ściągnę metkę i już Wam pokazuję. Okidoki, taka. I taką chciałam też sobie. I pewnie tego nie widać, ale to jest neonowe różowe. Neon taki. Różowy neon. Nie widzę, że nie widać w kamerze. Nie wiem dlaczego. Kompletnie nie widać w kamerze. To jest w ogóle bardzo jaskrawy różowy. No, także jak widzicie, kolory bardzo przekłamują. Nie mam pojęcia dlaczego. Ten kolor jest tak przekłamany. To jest po prostu nic innego jak mega, ale to mega różowy. Mało tego, on nawet ma w sobie fioletowo-różowy brokat. W ogóle nic za nic nie widać w kamerze. Bardzo różowy kolor z moro, także naprawdę to się fajnie razem komponuje. I tu jest chyba ostatnia dla Oliwii. To ile Ci wzięłam? Ja myślałam, że 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No to trochę więcej. Już idziemy! No to chodź! Tak. I ta mi się też bardzo podoba i taką też mogłabym nosić. Bardzo mi się podoba kolorystycznie, ale niestety nie była na 14-15, bo bym ją sobie też wzięła. Bo ja często sobie biorę tam z tej rozmiarówki też koszulki takie, co Oliwia bierze. Także ta mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o kolorystykę. Biel, czerń i złoto wygląda po prostu kozacko. Także proszę. Tutaj mam Gracka. Też mówiłam 2, 3, 4, 5. I 6. Patrz, po 6 bluzek mam chyba wzięłam, nawet nie wzięłam. Taka. Także takie oto bluzeczki powybierałam dzieciaczkom, także on sobie tutaj poprzegląda, czy mu się tak podobają. Tu wzięłam perfumy dla mojego taty. Ja nie patrzcie na cenę, polecam Wam bardzo te perfumy. Dla Waszego chłopaka, faceta, brata, dla kogokolwiek są przepiękne. Nie patrzcie na cenę, że 3,50, ale uwierzcie mi, że zapach jest kozacki. I taką bluzę sobie wzięłam, słuchajcie, rozmiar S. Zobaczcie, czy się spodobają koszulki. Zaczyna się! O, to będą wszystkie dobre. Nie zaczyna się, obejrzyj sobie bluzki te. Zaufaj mi, ja wiem, o której wyjdziemy. Wszyscy będą tam. Kto wszyscy? To nie jest pierwszy dzień seansu tego filmu. To bajka już leciała. Obejrzyj sobie koszulki, czy fajne. Bluza za 5, słuchajcie. 5 funtów, taka. Mogłabym ją nawet teraz w nią skoczyć. Fajne, tylko mam takie same. Tą samą masz? Nie, ale mam takie same. No oglądaj dalej. Dalej oglądaj. Także taka bluza i to jest, przekłamuje i to strasznie, to jest, słuchajcie, wiecie jaki to jest? Nie wiem. Różowo-pomarańczowy, super. To fajnie. Różowo-pomarańczowa strasznie fajnie ożywia i jak fajnie rozświetla ten brązer, to przepięknie. No naklejka chyba.
Super ja wygląda, wiek. Także może ją sobie teraz jakoś założę, zobaczę jeszcze za chwilę. Wow! Fajna? Ta jest fajna. Kozak, co? Się fajnie mieni w słońcu. No. Dalej, rzecz kolejna to jest, słuchajcie, pokrowiec na okulary za funt 50. Sunglasses, pouch. Bardzo fajna. Proszę. Fajna? Mhm. Jest na ramionczkach. Fajne, jak jest słońce i sobie może byś nie przypiął, będziesz musiał ten posmarować sobie kremem. No i patrz, dalej patrz, bo to nie wszystkie. Dobra, także to bluza, już wam powiedziałam. I co? No i to wszystko. No, fajna. Super. Like Hugo Boss. No, jak like Hugo Boss. Jak boss. No i co? I to wszystko, słuchajcie. I to wszystkie nasze zakupy. Także tak by to wszystko wyglądało. I że, słuchajcie, ostatnia, właśnie chyba teraz sobie założę tą bluzę, ale muszę zdjąć bluzkę Karoli, bo pokinie się z Karolą widzę, a chciałam wam po prostu ją pokazać. Polecam wam je bardzo gorąco. Jeszcze raz mówię, Monika, ukośnik na dole, butik, super, super. Butik ukośnik, także taka to strona Moni. Bardzo wam gorąco polecam i wszystkie wam będę pokazywać, które u niej będę zamawiać, bo będę chciała mieć kilkanaście, nie kilka raczej, bo są naprawdę świetne, a podobno takie nowsze, które tam no, więcej zdjęć. No, tak jak ten bur. No i to jeszcze. Nie wiem, jak. I powiem wam, że jakość podobno ma być jeszcze lepsza niż ta, a to jest po prostu sztosik. O, super. Do jeansów będzie fajnie, do leggingsów. Riverdale. Super. No i ja kupię, fajna, nie? Kolor fajny. I ja kupiłam jeszcze sobie parfumik. Parfumik, który mnie jednak zaraz kranie. Dobra, poczekaj. Który mnie zaraziła Madziula, u niej mi się one spodobały i postanowiłam, że kupię. A historia z tymi parfumami już wam szybciutko powiem, bo wychodzimy. Jest następująca. W Saversie za 30 ml tych parfum płacicie 42... Porzuciłam paragon. 42... 2 funty. Nie, 42,30. 42 z groszami. Za 30, a za 30 w The Perfume 32. Na Fort Kinnard 56, a w Butcie 57 albo 8. No to Saversie jest lepsze. W Saversie, dziewczyny, zaglądajcie za zapachami, bo się bardzo opłaca. Wydawało mi się, że The Perfume... Jeszcze jeden był za 32. I za 3 dychy 29,99 też jest Alien, ale 15 ml. I gdybym nie poszła z Grackiem, to kupiłabym tą 15 i byłabym głupia, bo za 3 dychy 15 ml wypsikałabym je pewnie w tydzień albo w dwa. A synek mówi, mama, weź sobie te większe, to jest w sumie 12 funtów więcej. No i o połowę więcej. Także mam Aliena. Ja nie wiem, kiedyś one mi się w ogóle nie podobały, a teraz po prostu pachnę dzisiaj nimi, bo się wypsikałam w Butcie. Po prostu kozak, nie? No kozackie są. Zobacz. No tak mi się podobają, że... Wow, fajnie wygląda. Taka butelka w ogóle. Fajnie wygląda. Nie wiem czemu, ale mi się kojarzy z tym, z Twilight. Angel, nie. Coś Twilight jakaś, nie wiem, z Twilightem mi się skojarzyło. Nie, nie wiem dlaczego. Taka to jest oto... Angel? Tak, Angel. Dobra, są uwaga. Podobne? Bo wyglądają jak są podobne. O Jezu, po prostu. Są przepiękne, są bardzo takie, słuchajcie, są cudowne. Mi się, ja Madzie czuję cały czas. Mi się one bardzo z Magdą kojarzą. Oh. Ładne, nie? W ogóle to jest taka nuta odbiegająca od wszystkich moich, ale bardzo mi się spodobały. Boże, wszystko mi leci, śpieszę się. Karteczka, zobacz co to jest. Just for you. Także taka buteleczka, 30 za 42 funty. I to są wszystkie już dzisiaj moje zakupy i będziemy spadać do kina. A, co tam? Coś. Reklama? O, może próbkę dali? Mogli dać próbkę. Giveaway. O. Giveaway. Fajnie by było. Nic nie ma. Circle. Just for you. Tylko ta pa. No i co? I taka tylko reklama. No, idziemy z synkiem do kina. Powiedz, synek, na co idziemy? PC Tom 2. Nie! Dobra, to my idziemy. To ja tylko użyję sobie jeszcze błyszczyka, ściągam bluzkę. Zrobię jeszcze haul, touch, vlog? Nie, no robię vlog. A co jeszcze chcesz zrobić na vlogu? Zrobimy vlog, jak wrócimy. Opowiemy wam, jak było w kinie. Idziemy. Dopijam. Chcesz się napić? Wiesz, że Oliwia też to kupiła? Co? Ten sam? Ten sam Lukas jest, tak? Ona kupiła, nalała mi to, a ja mówię, wiem co to jest, mówię, Walter, ona, to nie jest to, co ostatnio piłaś, ja mówię, wiem, no to co my kupiliśmy, ona mówi, nie. Ja ona mówi, kupiła to samo. Także to by wyglądało tak, rozbieram się, przebieram się w bluzę i spadamy do kina.
Nie rozbierasz się, ubierasz się. Rozbieram, muszę zdjąć bluzkę, bo to jest Karoliny. No, także my spadamy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Fajna bluzka? Ładna, nie? Spodoba się Karoli, na pewno, będzie fajnie wyglądała. No, a my... Co ja mam z rzęsą, że tak... Pokaż. Może taka jest ten. Widzę cały czas, jakby tylko była w jednym miejscu. O. Dobra. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Odezwiemy się po kinie i powiemy wam, zdamy wam relację, czy było warto iść na tą bajkę. Trzymajcie się, buziaki. Pajo! Dobra, kochani, ja się przebrałam. Słuchajcie, założyłam sobie te kolczyki. Idę. Czekaj. Sami czy jesteśmy pierwsi? Chyba sami. Ale słuchajcie, właśnie się przebrałam. Moro, takie leginsy. Zaszłam te kolczyki, bo są po prostu fantastyczne. I idziemy w tunele, dlatego że zapewne się zaczyna, ale Kresek mówi, że o, idziemy na to. Na to idziemy. Muszę sobie zdjęcie zrobić. O, zgracamy, bo będziemy mieli na miniaturkę. Także na to idziemy. Jeszcze będzie Aladdin, jeszcze coś tam innego będzie. O, tamto, o, X-Men też właśnie wiem, że jest. Także zaraz mu jeszcze pokażę. No i co? Nikogo podobno nie ma, ale tam nie chcę wchodzić, bo są głosy, więc mogą nas wypipkać. No i co? Nie, zrobię teraz po.